Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejny odcinek Ludzkiego Gadania, podcastu Ekonomii i Wolności. Dzisiaj moim gościem jest dr Krzysztof Turowski. Witaj Krzysztofie. Witaj Mateuszu. I chcemy porozmawiać o Karlu Mengerze. W 2021 roku przypadnie 150. rocznica wydania Zasad Ekonomii Karla Mengera. Książki, która uważana jest za rewolucyjną w naukach ekonomicznych. I te rocznice chcieliśmy wykorzystać do popularyzacji tej może nie do końca znanej postaci założyciela szkoły austriackiej czy jednego z założycieli współczesnej ekonomii. I jako jeden z pierwszych elementów tych obchodów właśnie chcielibyśmy dzisiaj o Mengerze porozmawiać w ramach naszego podcastu. Czy warto świętować wydanie tej książki 150 lat później? Zdecydowanie warto. To jest tak, że jeżeli w historii myśli ekonomicznej jesteśmy w stanie znaleźć pewne momenty przełomowe, to byłoby ich kilka. Wydaje się, że okres drugiej połowy XVIII wieku, kiedy przede wszystkim powstały takie dzieła jak badania Bogactwo Narodów Adama Smitha i prace Ryszarda Cantillona, to były momenty, w których rzeczywiście ekonomia została wzniesiona na nowy poziom jako nauka. Tak niewątpliwie lata 70. XIX wieku też były takim przełomem i to specjalnie nie jest kwestionowane przez różnych ekonomistów zajmujących się w najróżniejszy sposób dyscypliną czy też historią myśli ekonomicznej. Karl Menger w opinii, zgodnej opinii historyków myśli ekonomicznej ma swoje poczesne miejsce historyczne jako jeden z twórców tzw. rewolucji marginalistyczno-subiektywistycznej, czyli podejścia, które rzeczywiście opracowało podstawy i rozwinęło to później już do spójnej teorii, którą dzisiaj znamy jako teorie mikroekonomiczne, oparte na indywidualnych i subiektywnych wartościowaniach konsumentów oraz podejściu marginalistycznym, czyli patrzeniu na kolejne jednostki dobra, nie patrzeniu na dobra w ogóle, które to jeszcze podejście pokutowało ekonomistów klasycznych. Był to przełom, było to nowe, świetne narzędzie analityczne, które następne pokolenia potrafiły bardzo dobrze, bardzo twórczo rozwijać. I rzeczywiście u Mengera jest to widoczne w bardzo dobrej, bardzo dojrzałej formie. Oczywiście, historycy myśli ekonomicznej mogą powiedzieć, istniały prekursorskie próby wcześniej. Istnieli ludzie, którzy mieli pewne intuicje. Ale na dobrą sprawę, z jednej strony ani nie byli oni bardzo szeroko znani, ani też nie było tak, że byłyby to podejścia pełne, kompletne i wyczerpujące w takim stopniu, jak są zasady ekonomii. Zasady ekonomii można czytać jeszcze dziś z perspektywy czy to studenta ekonomii po kursie mikroekonomii, czy to z perspektywy czytelnika szkoły austriackiej, prac Misesa, Rothbarda. Można czytać dokładnie z tym samym przekonaniem, że co do zasadniczego zrębu ta teoria jest poprawna i jest jednym z najlepszych elementów części teorii ekonomicznej, jaką dysponujemy. Tak więc zdecydowanie. Bardzo duża część przetrwała, bardzo duża część się sprawdziła, bardzo duża część zainspirowała do myślenia, dzięki czemu potrafiliśmy w pewnych punktach wykroczyć poza Mengera. A jakby kim w ogóle był ten człowiek? Może przybliżmy jego sylwetkę. Karl Menger to była bardzo, bardzo ciekawa postać. Urodził się zresztą nie tak daleko w granicach dzisiejszej Polski, w Nowym Sączu. I był właściwie, można powiedzieć, takim dzieckiem średniej szlachty austriackiej, która rzeczywiście w tamtych czasach zamieszkiwała tereny ówczesnej Galicji. Trzeba przyznać, że jego rodzina całkiem dobrze sobie radziła w ówczesnych realiach. Dość powiedzieć, że wśród jego braci jeden był znanym profesorem prawa na Uniwersytecie w Wiedniu, drugi z kolei był posłem do parlamentu austriackiego z partii liberalnej. No i a z kolei Karl Menger był profesorem ekonomii też na Uniwersytecie w Wiedniu, więc można powiedzieć, że kariera wszystkich trzech braci potoczyła się bardzo dobrze. No i niewątpliwie odbywał on taką dosyć standardową ścieżkę kariery, jak przystało na osobę, która mniej więcej wywodziła się z jego środowisk społecznych, czyli przeszedł przez studia, tutaj wybrał kierunek jako prawo, gdyż to pierwsze prawo było tym podstawowym kierunkiem, pod który była pociągnięta ekonomia. A po drugie młody Karl jeszcze wtedy nie był do końca pewien, czym się chce zajmować i też wykształcenie prawnicze otwierało furtki do różnych prac w administracji urzędniczej. No i szczęściem dla Karla trafiło tak, że wskutek różnych powiązań został dziennikarzem giełdowym. Musiał raportować wyniki
z giełd. I to, tak jak sam mówił, tak sam opisywał swoim uczniom, to go natchnęło do zastanawiania się, skąd się biorą ceny, skąd się biorą wartości, jak zachodzi ten rzeczywisty proces. I wtedy widać u niego wyraźnie, jak się zajął i zaczął czytać wszystkie poprzednie prace ekonomiczne. Bardzo dużo czytał, ale z drugiej strony zrozumiał, że we wcześniejszych teoriach, jakkolwiek mogły istnieć przebłyski, tak nie były one pełne, bo właśnie brakowało tego podejścia marginalistyczno-subiektywistycznego. Więc stopniowo postanowił przekuć to w pracę naukową i w swojej pracy, która w zasadzie była pracą habilitacyjną na Uniwersytecie w Wiedniu, opracował to, co dzisiaj znamy jako zasady ekonomii, czyli właśnie pierwszą, wydaje się, spójną, albo jedną z pierwszych spójnych teorii wartości i właściwie teorii ceny. Ale wydaje się, że po tej książce jakąś taką zadyszkę naukową trochę złapał. Nie do końca można powiedzieć tak. Znaczy, to jest splot różnych okoliczności. Rzeczywiście, ta książka z jednej strony, można powiedzieć, nie otworzyła mu wszystkich drzwi. No, recenzje, jakie można spotkać, raczej były umiarkowanie krytyczne. Wielu ludzi nie zrozumiało, o co chodzi Mengerowi. To rzeczywiście był taki, musiał być niewątpliwie dla niego zaskoczeniem, że on pisze o rzeczach, które głęboko przemyślał, które wydały mu się bardzo rozsądne. Też nie uważał się za wielkiego innowatora, on uważał, że tylko ulepsza to, co istnieje, ale został powszechnie zrozumiany. Z drugiej strony, trzeba przyznać, że jednak pewne sukcesy miał. Po pierwsze, został mianowany na podstawie samej tej książki, został wybrany jako tutor arcyksięcia Rudolfa, następcy tronu austro-węgierskiego, syna Franciszka Józefa. I to potencjalnie mogło mieć wielki wpływ. Gdyby się potoczyła sytuacja taka, że arcyksiąże Rudolf rzeczywiście zostaje cesarzem Austro-Węgier, to w ten sposób można powiedzieć, że już samą tą jedną decyzją mógłby mieć olbrzymi wpływ na politykę. No, życie potoczyło się tak, że arcyksiąże Rudolf kilkanaście lat później niestety popełnił samobójstwo i tronu nigdy nie objął. Natomiast jeżeli patrzymy, to na pewno też zajęło część jego czasu. Z drugiej strony też trzeba przyznać, że gdy już wrócił do zainteresowań naukowych, to Karl Menger był człowiekiem o bardzo szerokich zainteresowaniach. I teoria wartości, teoria ceny stanowiła tylko punkt wyjścia do głębokich rozważań antropologicznych, socjologicznych. Trzeba przyznać, że trochę ponad siły jednego człowieka. I on się z tym zdecydowanie zmagał przez następne ponad 40 lat. Czytał, jeszcze raz czytał. Dowodem tego jest chociażby to, że biblioteka Karla Mengera, którą do dziś mamy i jest w Japonii, liczy kilkadziesiąt tysięcy tomów. I na bardzo dużej części z nich są odręczne notatki Karla Mengera. Zresztą, jego biblioteka też służyła w późniejszym okresie między innymi studentom, którzy przychodzili do starego mistrza, aby porozmawiać z nim, aby właśnie też był bardzo żywo zainteresowany sprawami uniwersyteckimi, również już w starszych latach, gdy był na emeryturze, i też aby korzystać z jego księgozbioru. Więc podjął się ambitnego projektu i być może dlatego też nie udało się. Z drugiej strony też kluczową okolicznością było to niezrozumienie. Menger uznał, że skoro jego teoria wartości i ceny jest niezrozumiana, to oprócz swoich własnych badań musi również zastanowić się, dlaczego została niezrozumiana. I tu dochodzimy do sporu o metodę, czyli tak zwanego Methodenstreit. Czyli sporu z niemieckimi ekonomistami, którzy uważali, że ekonomiści powinni być historykami, aniżeli teoretykami. Tak. Wiodącym przedstawicielem tej grupy był Gustav von Schmoller. Ekonomista, który miał świetną pozycję, właściwie był osobą, od której nie tylko takim liderem intelektualnym, ale również liderem organizacyjnym ekonomistów pruskich. Tworzył stowarzyszenia ekonomiczne i nadawał im ton. Również był doradcą rządu pruskiego w sprawie nominacji profesorskich. Więc jego zdanie miało bardzo dużą rolę, a jego podejście ogólnie rzeczywiście dobrze streściłeś jako historycystyczne i opierające się na konkretnych, drobiazgowych badaniach, które, i tu w zależności od podejścia, jedni ludzie, tak trochę w duchu marksowskim, chcieli wyprowadzać jakieś prawa dziejowe z tego, inni, jak Schmoller, nie chcieli, z drugiej strony odżegnywali się od teorii. Natomiast dla Mengera problem był i z jednym, i z drugim podejściem. Menger z jednej strony widział, że zaczynanie ekonomii od poziomu mikro prowadzi nas jednak do uniwersalnych praw. I jesteśmy w stanie zobaczyć pewne prawidłowości, które są uniwersalne. Co więcej, to jest tak, że gdybyśmy nie byli w stanie spostrzegać tych uniwersalnych prawidłowości, to jakikolwiek opis historyczny nie byłby możliwy. Żeby dostrzec, na przykład, że ludzie prowadzą wymiany, czy istnieje jakieś określone ceny się wyłaniają, to już nie możemy powiedzieć
nie możemy rozważać czynników wszystkich jednocześnie, ponieważ rzeczywistość historyczna jest zbyt złożona. Musimy dokonywać wyboru pewnych prostych typów, a między tymi prostymi typami już zachodzą relacje, które mają charakter praw uniwersalnych. Rzeczywiście możemy powiedzieć, że nie wiem, nawet to, co Menger przejął z ekonomii klasycznej i rozbudował, czyli właśnie sytuację, w której następują negocjacje dotyczące popytu i podaży. Ulepszając to, Menger powiedział, że tak, dotyczy to krańcowych jednostek dóbr, ale ta teoria, którą skonstruował, jest uniwersalna. Pojawiają się dwie strony, negocjują według swoich preferencji, ustala się jakiś cena, czy właściwie zakres cen, w ramach których rzeczywiście końcowa decyzja zostanie podjęta. I to jest uniwersalne i to jest względnie niezależne od uwarunkowań instytucjonalnych. I od takiego podejścia należy zacząć, a dopiero potem można się zastanowić, jak zaaplikować to podejście do badań historycznych. Inaczej brakuje tym badaniom rygoru i one są bardzo zależne od indywidualnych preferencji. I też Menger zauważył bardzo celnie, moim zdaniem, że nie da się uprawiać historii bez teorii. Że nawet Schmoller, który chce być historykiem i opisywać, jak jest, musi się jednak posłużyć jakąś teorią determinacji cen. Jeżeli nie będzie rozważał jej, czy nie zastanowi się nad nią, nie dokona żadnego namysłu teoretycznego, to posłuży się, ale jest duża szansa, że posłuży się teorią prymitywną, teorią już dawno obaloną, teorią nieprawdziwą. I tak też niestety często bywa, że jeżeli czyta się pracę z zakresu historii gospodarczej, to pojawiają się wytłumaczenia, które dla ekonomisty, na przykład teoretyka, mogą nie mieć znaczenia, ale historyk o tym nie wie, ponieważ nie ma odpowiedniej wiedzy teoretycznej. Więc ważna jest tutaj kombinacja tych dwóch elementów, żeby opisywać. I Menger zauważał, że bez teorii nie będziemy mieli dobrego historyka. Z drugiej strony też Menger mówił, że trzeba mieć pewną świadomość metodologiczną. To jest tak, że mówi, że można być dobrym ekonomistą i nie zastanawiać się nad metodologią, ale z drugiej strony zupełny brak namysłu nad metodologią sprawia, że pojawiają się źli ekonomiści, którzy źle stosują metody, nadużywają jej, czy stosują niewłaściwe metody, przenoszą złe metody, stosują jakieś kategorie, które można by określić jako jakieś wręcz magiczne. Znaczy posługują się jednostkami, które nie mają dobrego analitycznego znaczenia. Posługują się agregatami, które albo można rozpakować, albo można jakoś wyjaśnić, a oni pojmują to jakieś byty sui generis. Na przykład, jeżeli mamy dużo ekonomistów niemieckich ówczesnego czasu, operowało pojęciem narodu. I właściwie ten naród to było coś takiego wyłaniającego, znaczącego coś więcej. Taki byt autonomiczny, ale nikt nigdy nie wyjaśnił, jakby wpływał na cenę, czy jakby wpływał na jakieś różne procesy gospodarcze. A wytłumaczenie tego, zdaniem Mengera, jest tylko jedno. Jeżeli istnieje jakaś taka idea, ta idea jest ważna, dlatego że to jednostki są przekonane o tym, na przykład, że przynależą do jakiejś określonej wspólnoty i według tego podejmują decyzje. Ale nie można operować po prostu zostając w takich kategoriach wysokopoziomowych, bez świadomości tego, co się dzieje niżej, bo łatwo o błąd. Ale wspominałeś kiedyś, że jakby w pracach na temat Mengera bardzo różnie właśnie się klasyfikuje te jego metodologie, że to jest zupełnie od sasa do lasa. Może mógłbyś jakoś to zamieszanie przedstawić i powiedzieć, jak to powinno się właściwie przedstawiać. Tak, bo to jest też oczywiście problem z zakresu historii intelektualnej. Na ile możemy kogoś rekonstruować czyjeś tło intelektualne? Jeżeli ktoś był, nie wiem, dla przykładu otwieramy, powiedzmy, nie wiem, świętego Tomasza z Akwinu, który na co drugiej stronie powołuje się na Arystotelesa, to jest bardzo zasadne powiedzieć, że święty Tomasz był arystotelikiem. Pod pewnymi względami rzeczywiście odchodził od niego, ale na pewno widać silną inspirację. I teraz powstaje pytanie, kim był Menger? Tutaj szeroka opinia, która tak obiegowo panuje i wyrażona jest między innymi przez filozofa anglosaskiego Barrego Smitha, jest taka, że Menger był arystotelikiem. Z drugiej strony, jakby tak dobrze poczytać, to w literaturze znajdziemy i twierdzenia, że był i inspirował się silnie Kantem, i że był inspirowany silnie właśnie takim podejściem organicystycznym, ponieważ to Menger jako pierwszy w ekonomii zapoczątkował mówienie o spontanicznych porządkach w bardzo systematyczny sposób, który rozwinął Hayek. Natomiast prawda, tu trzeba troszeczkę zniuansować. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o ogólne podejście, to Menger był, jak to dobrze jest określany w literaturze, był przyczynowym realistą. Menger również był esencjalistą w tym znaczeniu, że uznawał, że istnieją realnie, obiektywnie rzeczy, które mają pewne istoty. Również twierdził, że mamy jakiś dostęp poznawczy do tych istot i możemy odkryć relacje między tymi różnymi istotami. I to jednoznacznie by klasyfikował go jako
realistę, takiego w duchu arystotelesowskim. To dodatkowo jest wspierane przez to, że w ramach takiego ówczesnego kurikulum arystotelizm był taką filozofią potoczną. I rzeczywiście, zwłaszcza na wydziale prawa, jeżeli to mówimy właśnie o wydziałach prawa rzymskiego, no to rzeczywiście ta tradycja była silna. Plus do tego na etapie edukacji podstawowej też dużo zmuszało się w ramach nauki języków klasycznych do czytania Arystotelesa w oryginale. Więc to jest do pewnego stopnia hipoteza. W przypadku Mengera sprawa jest o tyle bardziej złożona, że jak otworzymy jego, czy to Zasady ekonomii, czy drugą książkę wydaną właśnie, która była apogeum tego Methodenstreitu, czyli badania czy rozważania nad metodą nauk społecznych z roku 1883, no to zauważymy jednak, że tego Arystotelesa nie jest tam dużo. Jest trochę problem. Teraz, wydaje się jednak, że jakby dobrze poczytać Barego Smitha albo innych ludzi, którzy twierdzą, oni twierdzą, że on był arystotelikiem w tym sensie, że inspirował się Arystotelesem, brał za jego wzór. Można raczej powiedzieć, że stosował tę samą metodę, nie będąc jednocześnie w jakiś ideowy sposób związany z Arystotelesem jako autorytetem. Też stosował podejście przyczynowo-realistyczne. Też w gruncie rzeczy można powiedzieć, że tak jak u Arystotelesa znajdziemy teorię wymiany, to w bibliotece Mengera jest Etyka Nikomachejska w niemieckim tłumaczeniu, jest rozdział o wymianie, czy ściślej o przyjaźni użytecznościowej, czyli tym, co my rozumiemy po prostu przez wymianę ze względu na subiektywną korzyść. I Menger idealnie wpisuje się w to. Dla niego ekonomia to jest ten element i on bardzo, bardzo nawet chwali, mówi, że rzeczywiście te rozważania są dla niego cenne. Więc z pewnego ujęcia można potraktować, że cała ekonomia mengerowska i ogólnie cała ekonomia to byłby w zasadzie przypis do tego jednego fragmentu. Z drugiej strony też Menger nigdy nie miał jakichś wielkich ambicji metafizycznych, nie był filozofem. Mówi się o tym trochę, że był pokrewny Francowi Brentanie, ówczesnemu profesorowi filozofii Uniwersytetu Wiedeńskiego, bardzo znanemu człowiekowi, który rzeczywiście był pod wielkim wpływem Arystotelesa. Można powiedzieć, że on był jednym z czołowych osób, które zapoczątkowały renesans arystotelizmu pod koniec XIX wieku. Ale też nie mamy żadnych dowodów, żeby stwierdzić, że oni znali się osobiście. Wydaje się, że powinni się znać osobiście, ponieważ ten uniwersytet też nie był aż taki duży, a to jednak były bardzo prominentne osoby. Z drugiej strony nie mamy żadnych świadectw o jakichkolwiek ich kontaktach. Zdaje się, że David Gordon w tekście o filozoficznych inspiracjach szkoły austriackiej właśnie wskazuje Brentano. To jak rozumiem jest to raczej podobieństwo stylu myślenia, aniżeli możliwość wskazania, nie wiem, w przypisach na powoływanie się na konkretne kategorie. Aczkolwiek teza jest taka, że to rzeczywiście, to utożsamienie jednego i drugiego wyłoniło się z bardzo prostego powodu. Jeżeli przyjrzymy się, kto uczęszczał na wykłady Mengera i kto uczęszczał na wykłady Brentana, zdarza się, że te zbiory się pokrywają. I rzeczywiście pewni uczniowie i Mengera, i Brentana bardzo szybko zauważyli te podobieństwa. Natomiast na ile to rzeczywiście można, na ile to była świadoma inspiracja jednym drugim, tak jak na przykład możemy mówić o wymianie listów pomiędzy Hayekiem i Popperem, gdzie oni wzajemnie uznawali dług wobec siebie, albo uznawali, że doszli do pewnych wniosków niezależnie, ale to jednak to pozostaje w zgodzie, takich dowodów nie mamy. Natomiast niewątpliwie można ich zaklasyfikować jako reprezentantów podobnego stylu myślenia, i niewątpliwie ten styl myślenia brentanowski, też ta inspiracja brentanowska, takie podejście ogólnofilozoficzne, które jest reprezentowane przez wielu przedstawicieli szkoły austriackiej, wydaje się bardzo naturalnie łączyć z teorią ekonomii mengerowską. Okej, czyli byłby jakimś arystotelikiem, ale niekoniecznie zdeklarowanym, w tym sensie, że niekoniecznie do końca świadomym tego, że jest arystotelikiem, tak? Tak, raczej takim potocznym, nie wiem, może to z perspektywy XX wieku ciężko jest nam zrozumieć, bo jednak trochę nastąpiły zmiany takie kulturowo-światopoglądowe, ale wydaje mi się, że taki umiarkowany realizm w duchu Arystotelesa był czymś potocznym, tak jak teraz na przykład oczywistym jest chociażby bardzo wysokie docenienie nauk szczegółowych, w szczególności fizyki. Nikt nie ma problemu w tym, żeby przyznawać, że fizycy są wybitnymi naukowcami, takimi wręcz wzorami tych, którzy sięgają najdalej. To albo na przykład potoczny obraz świata powinien przybliżać się do naukowego obrazu świata. Mamy takie przekonania i
I to może nam trochę zaburzyć, bo rzeczywiście w tym obrazie świata może te pewne intuicje, które są zawarte w obrazie arystotelesowskim, nie do końca mogą pasować, nie do końca mogą się wydawać aż tak intuicyjne jak wtedy. A wtedy wydaje mi się, że stanowiły taki część takiego powszechnego tła, przeciwko któremu trzeba się wyłamać. I to też dobrze widać na przykładzie Ludwiga von Misesa. Bo on już jest, jeżeli powołuje się na Kanta, on to robi bardzo świadomie. I znowu, tu jest już moja prywatna hipoteza, ale taka, że jeżeli on wyrastał w środowisku, które byłoby właśnie z grubsza, powiedzmy realistyczno-przyczynowo-arystotelesowskie, to właśnie przez to, że Mises świadomie odwoływał się do Kanta, to po to, żeby zaznaczyć odrębność wobec tego tła też między innymi. To było jego dobrą motywacją. Chociaż niektórzy twierdzą, że da się to na arystotelizm przetłumaczyć, to co Mises pisał. To prawda. I to jest w ogóle też bardzo duża siła szkoły austriackiej, że jeżeli weźmiemy sobie trzy wielkie postacie szkoły austriackiej, takie jak Menger, Mises i Hayek, każdy z nich podejście, o ile możemy spokojnie, bez większych problemów stwierdzić, że zgadzali się, jeżeli nie w 100%, to w 90 kilku procentach co do teorii ekonomii i Menger prawdopodobnie mógłby się zgodzić z wieloma rozwinięciami, to różnice metodologiczne między nimi były dosyć znaczne i to też nie jest tak, że jest to jakoś fundamentalnie związane. Czyli można uznawać, że istnieją uniwersalne prawa ekonomii w ramach różnych systemów, kilku systemów metafizycznych. Nie jest tak, że jeden system ma na to wyłączność. Oczywiście można dyskutować nad pewnymi przewagami w obrębie jednych podejść nad drugimi. Tutaj właśnie osobą, do której się odwoływałeś, był Murray Rothbard, który twierdził w przeciwieństwie do Misesa, że z kantowskiego podejścia na przykład cała teoria pieniądza by wynikała z pojęcia pieniądza, byłaby zawarta w tym pojęciu, tylko było takie rozpakowywanie, to jednak mimo wszystko Rothbard twierdził, że to raczej jest opisywanie pewnych struktur, które istnieją w świecie. I my jesteśmy w stanie postrzegać te struktury. Mises mówiłby, że to są kategorie umysłu, które my postrzegamy i właśnie, czy kategorie, które rozpakowujemy. To jest ta różnica. Natomiast jakbyśmy tego nie zinterpretowali filozoficznie, co do wszystkich twierdzeń pozostają zgodni. No i tak samo jak Hayek. Hayek może powiedzieć, że pewne rzeczy są, jego zdaniem są bardziej wątpliwe niż inne, że czysta logika wyboru jest ograniczona tylko do teorii działania, ale już nie do teorii wymiany. I tutaj mogłaby nastąpić pewna niezgoda co do tego, które twierdzenia na przykład są podatne na rewizję w większym lub mniejszym stopniu z Misesem, ale też wydaje się, że co do generalnej obowiązywalności praw ekonomicznych byliby zasadniczo zgodni. Tu różnice byłyby w bardziej niuansach, a na pewno dużo bliżej byłoby Hayekowi jako ekonomiście, Mengerowi i Misesowi, niż wielu współczesnym ekonomistom neoklasycznym czy z różnych innych szkół. I to też jest chyba zaleta szkoły austriackiej, że jak wiadomo ciężko jest osiągnąć konsensus w sprawie poglądów metafizycznych. Ludzie przychodzą z pewnymi różnymi własnymi intuicjami, pewne poglądy można do pewnego stopnia deliberować czy racjonalnie argumentować za pewnymi poglądami, ale wydaje się, że zgoda jest dużo trudniejsza, czy przekonanie kogoś może być dużo trudniejsze w filozofii, więc jeżeli jesteśmy w stanie kogoś przekonać co do tez ekonomicznych, nie przekonując koniecznie do tez filozoficznych, to jest chyba właśnie duży atut nauki i w taki sposób chyba nie tylko ekonomia działa. To może powiedzmy jeszcze, czy coś wiadomo o poglądach politycznych Mengera, bo jego właśnie naśladowcy byli już mocno związani z ideami klasycznego liberalizmu. Natomiast czy coś wiemy o samym Mengerze w tym względzie? To jest ciekawa sprawa i tutaj możemy się odwołać do kilku źródeł. Takim podstawowym źródłem wydaje się będą rzeczywiście jego dwie wypowiedzi. Po pierwsze będzie to zestaw wykładów właśnie dla arcyksięcia Rudolfa, który rzeczywiście istniał, przetrwał w postaci notatek i został wydany w latach 90. włącznie z angielskim tłumaczeniem. A drugie to jest artykuł, który Karl Menger opublikował na, o ile dobrze pamiętam, chyba na stulecie albo 110-lecie bogactwa narodów Adama Smitha. Chyba na stulecie. To byłyby prace, które by rzeczywiście pokazywały, jak można interpretować podejście Mengera. Na pewno Menger prywatnie był związany z partią liberalną, co generalnie znaczyło, że raczej nie tyle jakiegoś radykalnego wolnorynkowca, czy środowisko radykalnych wolnorynkowców. Raczej była to partia, która była rzeczywiście prorynkowa, proprzemysłowa i w tym stopniu na przykład też sprzeciwiała się przywilejom dla starych warstw arystokratycznych.
Tutaj Menger też jest mniej znany, ale zasłynął tym, że wraz z arcyksięciem Rudolfem wypuścili pamflet, który wzywał do pewnych reform ustrojowych właśnie skierowanych ku osłabieniu przywilejów arystokracji. Natomiast, jak wynika z notatek, Menger uczył Rudolfa ekonomii, nawet nie własnej ekonomii, bo to jeszcze też może miał poczucie, że to jest za świeże, że to jeszcze nie jest kanon. Uczył go z Adama Smitha i uczył go z podręczników niemieckich, które bazowały na Adamie Smithie. I jeżeli chodzi o teorię właśnie finansów publicznych, o zakres działalności państwa, uczył go zasad, które kojarzymy właśnie z klasycznym smithowskim liberalizmem. I nawet w stosunku do Smitha też pomijał pewne elementy, które Smith uznał za dopuszczalne interwencje państwa, a u Mengera się one nie pojawiały. Na przykład, o ile dobrze pamiętam, bardzo mało było o cłach. Czy w wyjątkowych wypadkach były też, nawet nie było przypadków wyjątkowych, żeby mogły być dopuszczane. Więc tutaj z tych zeszytów jawiłby się jako klasyczny liberał. Z drugiej strony w artykule na stulecie albo Bogactwa Narodów, a może nawet Śmierci Adama Smitha, mniejsza o to. Wspominającym Adama Smitha wyraźnie odcinał się od tak zwanego manchesteryzmu, czyli od podejścia, które było najbardziej kojarzone z najbardziej wolnorynkowym skrzydłem. Tutaj w Niemczech to była wręcz obelga. My kojarzymy to współcześnie z nazwiskami Frederica Bastiata przede wszystkim, ale również Brytyjczyków Richarda Cobdena, Johna Wrighta. I kojarzymy ich rzeczywiście z podejściem, jak na ówczesne czasy, bardzo wolnorynkowym. On się od tego odcinał. Z drugiej strony to ma pewien kontekst polityczny. W Niemczech nazwanie kogoś manchesterystą było po prostu inwektywą. Po drugie, to opinie polityczne niemieckie w dużej mierze były zbudowane na kontraście, że istnieje niski naród intelektualnie o takiej kupieckiej mentalności, czyli Anglicy, których skrajną formą są właśnie poglądy Cobdena, i istnieje podejście bardziej organiczne Mengera. Menger tutaj jednak z drugiej strony przyznawał, że on uznaje pewne pole dla interwencji państwa, ale też nie określał tego aż tak precyzyjnie. To też jest bardzo duża szara sfera. On tam nie specyfikował, że na przykład pewne rzeczy trzeba wprowadzić. Więc wydaje mi się, że na tle ówczesnych poglądów był dość liberalny, ale powiedzieć, że stałby w jednym rzędzie czy to z Rothbardem, czy nawet z Misesem lub z Bastiatem, to już by było trochę nadużycie. Natomiast niewątpliwie to, co stworzył, też dało pole po to, żeby to rozwijać w różnym kierunku. To nie jest tak też, że teoria ekonomii, którą on rozwijał, na przykład nie zajmował się w takim stopniu to ekonomią dobrobytu, jak robiły to późniejsze pokolenia. I też to jest znowu kolejny wyraz tego, że można budować teorię ekonomii nawet przy pewnych różnicach politycznych. Tak, jeszcze może z mniej ważnych rzeczy, ale mi się skojarzyło, że w biografii Misesa Pulsmann wspomina o tym, że z Mengerem też wiązał się pewien skandal obyczajowy, tak? Mianowicie tak. Miał mieć dziecko ze swoją służącą, przez co miał pójść na emeryturę wcześniejszą na uniwersytecie. Czy to jest jakoś dobrze zrekonstruowane? Tak, znaczy to chyba najbardziej szczegółowe informacje są w książce o wiedeńskich ekonomistach autorstwa dwóch niemieckich autorów, Schuracka i Unterkofflera. I tam jest opisane to w taki sposób, że nawet udało się zidentyfikować tę osobę i to, znaczy, nie wiem, czy dobrym określeniem byłoby służąca. To raczej chodziło o wychowankę, sierotę, na której Menger położył na utrzymanie od 14 roku życia. I jak dorosła, to zamieszkali razem. Więc tutaj powiedzmy jakiegoś... A skandal obyczajowy wynikł z kilku powodów. Po pierwsze, matka dziecka miała, nie wiem, 20-30 lat. I na marginesie, zdaje się, chyba zajmowała się właśnie jakoś tak amatorsko śpiewaniem. Bez większych sukcesów, ale więc też jej pozycja społeczna była nieporównywalna wobec Mengera. Była dużo młodsza, nie mieli ślubu i jeszcze, co jednak trochę w konserwatywnym i dbającym o pewne takie zewnętrzne cechy było bardzo ważne, że jeszcze do tego była Żydówką. Więc to już z tych czterech punktów było to trochę dyskwalifikujące. Tu dodam, że to nie jest, to też bywał problem dużo większy, bo właśnie rzeczony Franz Brentano, o którym mówiliśmy wcześniej, był przez jakiś czas księdzem katolickim i po pewnych sporach, tutaj też wiążących się z pierwszym soborem watykańskim, dogmatem o niemalności papieskiej, właśnie zrzucił sutannę i gdzieś w latach 80. stwierdził, że jednak chce zawrzeć ślub i
Wobec tego był zmuszony zrezygnować z profesury, której mu nie odnowiono na Uniwersytecie Wiedeńskim. Więc było tak, że te restrykcje były jednak ostre. W przypadku Mengera skandal był odpowiednio mniejszy, bo właśnie dotyczył jednak sprawy nieco innej. Natomiast tak się podaje, że rzeczywiście to spowodowało, że Menger odszedł na emeryturę, ale dalej był bardzo aktywny intelektualnie do samego końca życia, co potwierdza jego syn, też Karl, tylko że pisany przez K, który nawet miał ambicje napisania biografii ojca, ale nigdy jej niestety nie ukończył. A czy wiadomo coś o jego kontaktach z Misesem? Tak, no, bo Mises został ekonomistą zainspirowany przeczytaniem Zasad ekonomii Mengera. Odrzucił błędy historyczne, które wyznawał wcześniej. A czy on miał... A później był uczniem Bombawerka, tak? Na jego seminarium. Chociaż czy miał okazję do kontaktów z Mengerem jeszcze? Znaczy, tak jak wspominałem, główną okazją było to, że rzeczywiście młodzi adepci ekonomii przychodzili do Mengera i pytali się o radę. Albo na przykład przychodzili w bardziej prozaicznej sprawie, nie wiem, pożyczyć książki. I na tej podstawie mógłby mieć. Mises, o ile dobrze pamiętam, w swoich wspomnieniach opisuje, że był chyba raz i on rzeczywiście, a już nie widać tego bezpośredniego kontaktu intelektualnego. Mises wyraźnie podkreśla, że on jest w największym stopniu bezpośrednim spadkobiercą Bombawerka i już tego drugiego pokolenia szkoły austriackiej. Tutaj też może dygresja, ale warto podkreślić to, że Menger nie tylko poza świetnym dokonaniem naukowym, pracą właśnie na wielu polach, opracowaniem prac z zakresu teorii ceny wartości, metodologii, również pewną działalnością publiczną, również zasłużył się jako organizator, bo to jednak to jego dzieło przyciągnęło uczniów i to jemu udało się zbudować Uniwersytet Wiedeński jako jedno z czołowych centrów akademickiego świata pod względem ekonomii, czyli rzeczywiście to urosło do tego. Przed Mengerem Wiedeń był jednym z wielu uniwersytetów, na którym nie ma liczącego się ekonomisty. Po Mengerze, gdy Menger już właśnie odchodził na emeryturę, jego następcami lub kolegami byli właśnie był Eugen von Bombawerk, był Friedrich von Fieser, potem pojawili się tacy ekonomiści jak Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, więc stworzył, i to właściwie jednoosobowo, stworzył środowisko instytucjonalne też, w którym oni mogli bardzo efektywnie działać. Więc to jest jego dziedzictwem i dziedzictwem okazało się na tyle, że trwało przynajmniej jakiś czas również po tym, jak sam Menger odszedł z uniwersytetu. To jednak zostawił po sobie następców. To jest też bardzo ważne. Dziękuję Ci za rozmowę. Jeśli macie Państwo jeszcze jakieś pytania o życie i twórczość Karla Mengera, to oczywiście zachęcamy do zadawania tych pytań w komentarzach. Być może będziemy mieć okazję kiedyś do nich wrócić. I oczywiście prosimy też o subskrybowanie naszego kanału na YouTube, a nasz podcast można także poza YouTube'em słuchać oczywiście na wszystkich innych dużych platformach podcastowych, więc jeśli wolicie słuchać nas na Spotify'u, Google Podcast, Apple Podcast, Podcast Addict czy Radio Public, to także tam nas znajdziecie. Słuchajcie, wysyłajcie innym i do usłyszenia wkrótce. Do usłyszenia.